Cześć, jest niebieska z Europa Universalis 3 i oblężenia trwają. Przeciwnik jest pokonywany, bunty się dzieją i wszystko jest tak jak jest. Tak, bazowo właściwie czekamy aż zakończy się wojna. Czyli podbijemy wszystkie możliwe tereny, które podbić możemy. Przy okazji wyjdziecie tutaj. A wami zajmą się oni, dobra. Eliminujemy wszelkie bunty po kolei. Oni idą tutaj. A oni idą tu. To oni się zajmą tym. I będzie w porządku, a oni wrócą na swoją pozycję. Będzie w porządku. Oni zaakceptowali pokój. Świetnie. To te wojska teraz przejdą tutaj. Z nimi tutaj zaakceptowali pokój. Dla mnie to pasuje. Teraz wiem, że będę mógł pozostałe tereny podbić. I będę miał z nich 100% tego, co mogę zdobyć. Tak, to jest element, który mi się podoba. Wy tutaj sobie radzicie. Tutaj sprawy są ogarnięte. Tak, moje statki, moja flota robi dobrą robotę. To też jest element, który jest w porządku. Przy okazji już... Zaraz... Już mogę zmniejszyć wydatki, zdaje się, na skarbiec, tak żeby ta inflacja nie rosła ponad to, co musi. Jednocześnie tutaj damy na zero, czyli praktycznie nie będzie się zmieniać, ale jednak troszkę będzie. To jest tak minimum z minimum, jakie można osiągnąć, jeżeli chodzi o zmiany. Okej, to jest tak. Chcąc podbić te tereny tutaj, te wojska będą potrzebne. Te wojska tutaj są w bardzo nieprzyjemnym miejscu, ale zostawię je tutaj tylko dlatego, żeby bunty w razie czego były ogarnięte. Te wojska tutaj mogą stać, te wojska tutaj też mogą stać. Tak, jak są te takie pojedyncze tereny, których nie zdobyłem jeszcze, teraz będą mi przeszkadzać. Ale poradzimy sobie z nimi. Przy okazji... Tak, to wydaje się jak dobry cel następny na atak. Będę mógł wtedy ogarnąć właśnie te tereny, których wcześniej ogarnąć nie mogłem. Czyli tutaj to akurat nie ma dużego znaczenia, ale to by zostało usunięte. Jednocześnie Krymea, to byłyby te tereny, zostałoby tylko to. Gdzie oni mają stolicę? Tylko to by zostało. Także uwolniłoby to moje wojska. To samo z tymi terenami muszę zrobić. Jeszcze nie wiem, co mogę zrobić. Dowiem się o tym za moment. Tutaj wszystko ogarnięte, jak widzę, w porządku. Tu oblężenia trwają i są wykonywane w odpowiednim momencie. Pamiętaj, żeby tą prowincję jako pierwszą złapać. Oho, mamy... Mamy ciekawą sytuację, mamy już kolejne prowincje, które są samowystarczalne. I to jest ta prowincja. Oczywiście budujemy w tych miejscach od razu forty. Ta prowincja, pamiętacie kiedy je kolonizowałem? Ja już nie pamiętam. Ale właśnie przestałem wydawać wszelkie pieniądze na to, żeby one działały. Innymi słowy, zyskałem naprawdę dużo w tym momencie. Dobra, wy pójdziecie tutaj. W sumie poza tą prowincją dobrze byłoby te trzy złapać prowincje, żeby móc zaatakować to miejsce z dwóch stron. Zobaczymy, czy to się uda. Zobaczymy, czy to się uda. Oni nie wygląda na to, żeby mieli zbyt dużo wojska. To też jest jakiś plus. Tak, zdecydowanie to jest plus. No to pozwoli na nieco większe możliwości i nieco łatwiejsze poprowadzenie po prostu całej wojny. Dobra, wy pójdziecie tutaj, a tutaj, o, ich się tu nie spodziewałem. Na szczęście tym razem nie będzie już tutaj piratów, którzy mogliby mi przeszkodzić. To jest jakiś plus. Tutaj no moje statki są w miarę dobrej kondycji, więc niech popłyną sobie tutaj.
Te statki tutaj się naprawiają. Ale myślę, że nie będzie problemu, jeżeli popłyną sobie tutaj. A tak dla rozrywki. Niech sobie pokonają piratów. Ile to jest? 8900. To raczej mi starczy funduszy na spłatę. To mi uwolni praktycznie sporą część moich przychodów. Nie wiem dokładnie ile. Nie wiem, jak to przeliczać dokładnie. Ale mogę się założyć, że to jest dość spora ilość przychodów. Dobra, mamy kolejne bunty. Bunty oczywiście będą się zdarzały. Bunty będą się zdarzały, bo zmęczenie wojną mi wzrosło. A spokojnie, to nie jest problem. Ten bunt nie jest problem. Oni tutaj są problemem. Konnica musi wyprzedzić ich. Tym zajmą się oni. Przy okazji nie sądzę, że piraci pozwolą mi przejść tutaj, więc zrobię coś takiego. Tutaj idzie to, a tutaj pójdą oni. I sprawy będą załatwione. Wojska prewencyjne dają sobie radę i to mi się podoba. Tutaj koloniści odnoszą sukcesy. Tutaj mam podbijane prowincje. Właściwie oni są zmęczeni wojną, to ja może to zrobię dość szybko poprzez szturm. Dokładnie. I w takim wypadku, o ile tutaj są jeszcze prowincje, tak, właśnie te prowincje. Te prowincje. Ta prowincja i ta prowincja. Czy oni mi je dadzą? Dadzą mi je. Tak więc jeszcze ta prowincja? Nie, ta prowincja, tak. Ta mi pasuje, ta mi pasuje. Jest biedniejsza od tej, ale myślę, że to będzie dobry wybór. Zabierzemy też. Tego już nie zaakceptuję akurat. To. Okej, okay, czyli coś takiego. Tu zaakceptowali te wojska i te wojska idą tutaj. Zdecydowanie. Ale teraz tak, chcę mieć pokój z nimi i chciałbym tą prowincję i to zaakceptują. Nawet dadzą mi pieniądze. O, to mi pasuje, bo nie muszę się bawić z nimi tutaj ani tutaj, więc nie muszę się tym martwić. Po prostu przyjmę tą prowincję, wybuduję tutaj fort. I to już jest, cóż, sprawa bardzo ładna. Ponieważ mam tutaj idealne pole wyjścia na te prowincje. Więc bezpośrednio będzie szturm na nich i to wszystko, co z nich zostanie. W porządku, mi to pasuje. Wy będziecie stacjonować tutaj, a wy jesteście tutaj, więc tutaj bądźcie. W porządku. To jest rzecz, która mi się podoba i to jest rzecz, którą czekałem. Mam w końcu ośrodek handlowy tutaj w okolicy Indii. Więc mogę stworzyć kompanię, która zwiększy mi przychody z handlu. I ogółem jakość moich handlarzy oraz zwiększone inwestycje w handel. No, jakby nie patrzeć, to jest bardzo dobra rzecz, więc oczywiście, że fundujemy to. To mi się podoba. To także zwiększy mi przychody. A zwiększone przychody równa się. O, równa się wiele bardzo ciekawych rzeczy. Na przykład coś takiego jak większa armia i większe inwestycje w handel. Też niekoniecznie handel, nie? Ale inwestycje w inne rzeczy, do których pieniądze też są potrzebne. Dobra. Tutaj mamy bunt, więc tutaj oni tutaj pójdą. Tutaj mamy bunt, ale oni tutaj mają przechlapane. I mamy bunt tutaj, i tutaj nie jest to problem. Dobra.
Sprawy załatwione, zdecydowanie. Bunty będą ogarnięte. Teraz przez moment nie mam żadnych wojen. Wojsko się przegrupowywuje. Bardzo dobrze. Tutaj moje przychody zaczną wzrastać. Bardzo dobrze. Bardzo to nie wzrosło. Raczej kwestia tego, że ja tego nie zauważyłem. Dobrze. Wy idziecie tutaj, żeby tych buntowników załatwić. A oni są tutaj. W porządku. Czekamy jeden miesiąc. Jeden miesiąc, żeby spłacić tą pożyczkę i wtedy będziemy ruszać dalej. Ok, sprawy buntów załatwione. Tutaj mamy kolejne bunty też. Czy oni sobie z tym poradzą? 2000, 2000. Poradzą sobie z tym bez problemu. Tutaj będzie ogarnięte. Tutaj ta armia ogarnie to miejsce. Szanse na bunt będą maleć teraz, bo mam pokój. Jest względnie w porządku. Tutaj armia jest już na terenach moich. Tak, ta armia jeszcze tutaj robi zdecydowanie bardzo, bardzo duże zmęczenie. Ale to nie problem. Przy jakie spokój, to nie ma problemu. Dobra, wyjdziecie tutaj. Przy okazji te statki popłynęłyby tutaj, co? Rozwiązałyby jakąś załogę piracką, która mi przeszkadza. To także jest plus. Dobra. Tutaj buntownicy załatwieni i załatwieni. Wojska już się zbierają. Tutaj oczywiście opłacimy to. No i teraz mi się to zwiększy. A raczej powinno się mi to zwiększyć. Zaraz zobaczymy w następnym miesiącu. Dosłownie w następnym miesiącu to zobaczymy. Nie będziemy mogli w końcu zacząć normalnie inwestować to, co dostajemy w rzeczy, które na dłuższą metę przyniosą jeszcze większy przychód. Co akurat jest dość istotne. Pytanie, czy ja mogę zrobić to w ten sposób? Myślę, że powinienem nawet. Ci buntownicy jeszcze nie są pokonani. W porządku. Tu jest ogarnięte. Tu ta armia. Jak ta armia sobie radzi? Oni sobie poradzili. W porządku. Tu ogarnięte i tu ogarnięte. Tak, moje statki zdecydowanie dają radę. Chociaż jeszcze nie przejęły niczego wartego zachodu. Chciałbym zwiększyć moją flotę poprzez. O, tak. Dokładnie. Takiego zwiększenia oczekiwałem. Zwiększamy pełne inwestycje na armię. I czekamy na grudzień. Teraz powinno mi po 1500 dukatów. Tak jak wcześniej walczyliśmy o kilka dukatów, mając inflację. Tak teraz zostaje nam 1500. I to jest element, który lubię. Tu sprawy załatwione. Tutaj kolejny bunt na Rodos. To nie będzie problemem. I bunt tutaj też nie będzie problemem, bo oni tędy będą przechodzić. W porządku. Teraz ta flota niech załatwi tych piratów. Ta flota na razie stacjonuje. W porządku, może być. Tutaj sprawy idą w dobrym kierunku. Zmęczenie wojną maleje. Jak będzie poniżej jednego, wypowiadamy wojnę. Mamy grudzień, też jest mi to. To jest w porządku, to jest w porządku. Oni załatwią. Czy mogę tutaj dowódcę dać? To by znacznie przyspieszyło pewne sprawy. Dowódca jest. Dobra, wysyłamy misjonarzy, tak żeby nie wpaść ponownie w niepokoje religijne, jak w końcu się z nich wygrzebaliśmy.
Nie wiem, czy jest możliwe ponowne wejście w ten stan, ale no, nie chcę sprawdzać. Zdecydowanie nie chcę sprawdzać. Brakuje mi widoku kolonii. Nie wiem, które kolonie już mam, a które jeszcze nie, które się jeszcze rozwijają. W każdym razie zdecydowanie ilość wydatków na kolonie się zmniejsza i to mi się podoba. Inflacja będzie powoli malała, niezbyt szybko, ale maleć będzie. Właściwie mógłbym to przyspieszyć poprzez zrobienie czegoś takiego. No, ale coś takiego nie zadziała w moim przypadku. Więc damy tutaj o 1/100 każdego roku. W sumie nie. Damy na praktycznie zero. Damy na zero, ponieważ przychody, które uzyskam, dadzą mi możliwość rozbudowy infrastruktury. I zaczniemy inwestować w strefę rządową na maksa. Opominiemy na razie inne rzeczy, szczególnie tutaj technologię lądową, ponieważ jestem 8 lat do przodu i jeszcze ktoś jest dalej niż ja. O dziwo. Handel, produkcja też odrobinę będzie leżeć, ale przede wszystkim rząd będzie się wzrastał i to w tym momencie jest ważne, żeby zdobyć kolejną ideę. To jest raz oraz jeden budynek, który chcę wybudować, który pozwoli właśnie zwalczyć inflację w pełni. Dobra, inwestujemy w warsztaty zatem. Inwestycja w warsztaty jest zawsze w porządku. Tu sprawy ogarnięte. Jest zima, dlatego mniejsze przychody. Ile tutaj to mogę zwiększyć, co? Tak, żeby tutaj dalej było niby na minimalnym minusie, a na pewno, żeby nie rosło. Ok, w ten sposób. Może być. To jest ogarnięte, to jest ogarnięte. Erytycy są nawracani, bardzo dobrze. Zmęczenie wojną. Akurat na nowy rok wypowiadamy wojnę. Bardzo dobrze. Nie ma tutaj dużych buntów. Tutaj wojska akurat idą na swoją pozycję. A w porządku? Tak, zdecydowanie. Mamy nowy rok. Mamy nowy rok, możemy powiedzieć wojnę. Wypowiem wojnę w następnym odcinku. W tym odcinku to będzie wszystko. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam Was do subskrypcji kanału. Zostawienia w górę, jeżeli film Wam się podobał. Zobaczymy się w następnym odcinku z Europy Universalis 3. Cześć!